Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, ale żeby było jednak higienicznie, bo jak wiadomo, pandemia nam nie mija, to co to jest? Żel antybakteryjny, czego i Państwu serdecznie życzę, ale będziemy mówili o tym, co czytać, a czego nie czytać. A więc wycinanki prasowe w rygorze pełnej higieny, zupełnie inaczej niż rządzący Polską. My zresztą od dawna pracujemy cały czas w reżimie 100% higieny, ale tydzień temu po poprzednim programie zwrócił mi uwagę na Facebooku kolega ze Stanów Zjednoczonych, że lizałem palec i przewracałem kartki. I mimo, że tłumaczyłem mu się, że oczywiście, że wcześniej umyłem ręce, on powiedział, ale ludzie tego nie widzieli. Więc tym razem postanowiłem jednak, żeby sobie nie kpić z pandemii. Postanowiłem jednak, żeby Państwo widzieli, jest rękawiczka, tylko nią będę przewracał kartki. I czy warto je przewracać? Ja taką ukułem już dość dawno teorię, że niestety część polskich tygodników, a właściwie wszystkie trochę cierpią na to, głównie zajmuje się odgrzewaniem potraw z poprzedniego tygodnia, czyli że możemy jeszcze raz przeczytać zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia to wszystko, cośmy już słyszeli w radiu, oglądali w telewizji, przeczytali na portalach internetowych albo w dziennikach. I niestety tę kategorię w tym tygodniu znowu wygrywa, proszę Państwa, Newsweek, którego znaczna część jest po prostu odgrzewaniem starych kotletów. Jeżeli ktoś to lubi, pewnie są tacy. Kilkadziesiąt tysięcy osób kupuje Newsweek, ale ja nie do nich. Ja do tych, którzy wybrzydzają, którzy chcą mieć jakiś szczególny pretekst. I czy coś w tym Newsweeku mogę polecić? Na pewno nie mogę polecić skądinąd strasznej okładki. Znaczy jakiś kicz zaczyna rządzić po prostu. Znaczy ja wiem, że to zasada jest słuszna, po prostu mamy się cieszyć, że prezydent Duda tonie, ale to jest no, tak strasznie kiepskim poziomie i graficznym, i artystycznym, i nie wiem, wszelkim innym, że trochę szkoda. No ale nie wiem, może kogoś zachęci do kupna. Czy coś w środku jest? Tak naprawdę to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tekst o tym, jak sobie radzą Ukraińcy w Polsce w czasie zarazy, bo uważam, że zawsze trzeba zwracać uwagę na tych, którzy naprawdę mają dużo gorzej niż my. To uczy bardzo zdrowego dystansu do swoich krzywd i swojego bólu i swojej biedy. A w dodatku być może, bo tak naprawdę często bywa, możemy tym Ukraińcom często pomóc, więc dlatego za ten tekst Elżbiety Turlej dla Newsweeka brawo. Drugi tekst, muszę powiedzieć, z bardzo przekornego powodu. Otóż bardzo dużo było w mediach społecznościowych tekstów o tematyce my a zwierzęta w związku z pandemią, z zamknięciem nas w domach, żarty o tym, jak ludzie sobie wypożyczają psy, że psy już nie mają siły chodzić na spacery i tak dalej, i tak dalej. Ale też było dużo bardzo fajnych po prostu tekstów, informacji o tym, jak zwierzaki dają nam no, jakiś coś fajnego, tak, w momentach, kiedy nam jest gorzej, ale też wiele odpowiedzialności wobec tych zwierząt i bardzo wiele o pomocy dla schronisk, tak. I bardzo wiele osób, to było wspaniałe, pomagało bardzo ten system, który raptem się załamał, tak, finansowania, dowożenia jedzenia do schronisk. To było jedna chyba z najładniejszych rzeczy, jakie zapamiętałem z tego najgorszego okresu lockoutu. Tu jest trochę inny tekst, bo to jest tekst, który może nie wprost, ale właściwie reklamuje, żeby sobie najlepiej kupić kota. Kupić, proszę Państwa. Nie wziąć ze schroniska dachowca fajnego, tylko kupić i to rasowego. I tu się na przykład dowiaduje, że popyt sprawia, bo podobno popyt niesłychanie rośnie na koty, że ceny rosną w oczach. Jeszcze niedawno można było kupić kota z rodowodem za mniej niż 2000 zł, a teraz stawki zbliżają się do 3000, a w niektórych hodowlach i ten próg został już przekroczony. Przy czym to cena za kotka na kolanka, którego czeka kastracja, za niewykastrowanego, który mógłby mieć kiedyś drogie potomstwo, trzeba zapłacić nawet 2 razy więcej. Tak więc koty przebiły ceny wielu rasowych psów. Muszę powiedzieć, że robi mi się niedobrze. Jeżeli sobie pomyślę, że ktoś musi sobie zafundować za 2, 3 albo 4 bądź 6 tysięcy złotych rasowego kota. I jedynym tak naprawdę pretekstem, bo tu jest coś takiego w tekście, że koty domowe europejskie są przewspaniałe,
czyli chodzi o te nasze dachowce, te ze schronisk. Tyle, że nieprzewidywalne, gdy patrzy się na kocięta, wszystkie są słodkie, rozczulające, zabawne, szybko jednak dorastają i w przypadku domowych do końca nie wiadomo, jakie będą. Mają w sobie mieszankę cech tak wielu kotów, że trudno przewidzieć charakter, tłumaczy jakaś pani ekspertka. No tak, bo przecież to ma być tylko przyjemność, zwierzę nie ma nam sprawiać żadnego kłopotu, więc możemy tylko wziąć takiego genetycznie skomponowanego kota z hodowli za 6 tysięcy. Muszę powiedzieć, że dość to dla mnie jednak wstrząsający materiał, ale nie wiem, być może w neoliberalnym tygodniku to jest normalny temat, żeby zachęcać do wydania 6 tysięcy złotych na zakup właściwego rasowego kota. Jak dla mnie rzyk, przepraszam. Natomiast, no, żeby jednak za coś ten Newsweek pochwalić, choć to prawda, to przy okazji książki, która wychodzi, bo to nie wiem, czy Państwo zauważyli, że 3/4 tematów, ciekawych tematów historycznych, bierze się stąd nie, że są jacyś dziennikarze, którzy się pasjonują historią, albo proszeni są eksperci od historii, tylko po prostu jakiś wydawca wydaje książkę historyczną i wtedy zawiera taki deal z redakcją. I dowiadujemy się o jakiejś ciekawej rzeczy rzeczywiście na ogół z historii, tylko dlatego, że wydawca wydał książkę. Co za tym dealem stoi, nie wchodzę. Może tylko nagrody dla czytelników, ale trochę szkoda. To znaczy wolałbym jednak, żeby redakcje też przejawiały czasem własną aktywność i miały własne tematy, a nie tylko to, co im podsunie rynek wydawniczy. Ale w tym wypadku chodzi o rzecz ciekawą i dość wstrząsającą, bo chodzi o taką niemiecką firmę, która była absolutnym liderem w produkcji pieców do palenia ludzi. I była z tego niesłychanie dumna. To była firma, która zresztą gdzieś jeszcze na początku XX wieku wymyśliła takie pierwsze piece do kremacji normalnie zmarłych ludzi, bo to dopiero wtedy była to nowość. No ale potem wykorzystali ten sprzyjający czas III Rzeszy, obozów koncentracyjnych i się niesłychanie tym jarali. Tu jest taki cytat inżyniera z tej firmy. Zdaję sobie sprawę, że mówimy o narzędziu eksterminacji, więc kwestie godności, oddzielenia prochów czy emocji nie powinny być brane pod uwagę, napisał pan inżynier. No, dość wstrząsająca rzecz. Niby się wydawało, że my już wszystko wiemy o tym hitleryzmie, niemieckim hitleryzmie. Pamiętajmy, trzeba mówić niemiecki hitleryzm, bo jak się mówi hitleryzm, to ktoś może pomyśleć, że chodzi o Chińczyków albo Marsjan. IPN przestrzega. No, ale to tyle niestety w Newsweeku. W przeglądzie, no zawsze trochę biedniejszym, co widać, kuzynie tych wielkich tygodników, mamy też dość, szczerze powiem, amatorską okładkę z bardzo słusznym hasłem, mamy tego dość, ruch oporu 2020, ale to też jest taka składanka z Photoshopa, jak kiedyś nożyczkami takie się wycinało. Dość to jest smętne, że nie ma dobrych grafików w redakcjach, którzy potrafią mieć jakąś wizję, tak? Dobry grafik to jest towar niestety dużo bardziej deficytowy niż dobry redaktor, czyli ten, który zajmuje się tekstami. Czy coś w tym przeglądzie można polecić? No można, bo mam tutaj, filmuje mnie niejaki Paweł Kasprzak, pewnie Państwo znacie, a tutaj właśnie otwieram ten i od razu mam Pawła Kasprzaka na zdjęciu, ale to nie jest żaden deal. To nie jest tak, że obywatele News zapłacili, tak sądzę przynajmniej, przeglądowi, bo to jest fajny tekst Roberta Walenciaka, absolutnej podpory przeglądu. Taki krótki przegląd różnych ruchów, że tak powiem, opozycyjnych, ale nie partii, tylko właśnie takich jak Obywatele RP, ale też prawniczych, no właściwie bardzo wielu różnych. I bardzo dobrze, bo muszę powiedzieć, nic mnie tak czasem rozbawia, a czasem nie wścieka, jak to, jak dziennikarze kompletnie mylą ten bardzo barwny, pluralistyczny i bogaty ruch opozycji, no, szeroko nazywanej uliczną, ale to nie chodzi tylko o uliczną, bo chodzi też o prawników, o sędziów, o lekarzy rezydentów i tak dalej, o nauczycieli. Mylą wszystkich ze wszystkimi, wszystko im się chrzani. Chociaż ten tekst może troszkę to jakoś poukładać może w głowach, ale te błędy będą nadal. No. I nadal będzie tak na przykład, że no dzisiaj już nie, ale przez długi czas było, że ktokolwiek cokolwiek by nie zrobił, to wszyscy pisali, że on z kodu jest na przykład.
I tak to się już, i to wszyscy, i reżimowe media, i opozycyjne media. No może teraz przyszedł czas, żeby mówić, że wszyscy, którzy coś fajnego zrobili, to są obywatele RP, nie mam nic przeciwko temu. Ale druga rzecz ciekawa w przeglądzie, to wywiad z Andrzejem Skworzem. To jest redaktor naczelny miesięcznika Press, którego Państwo możecie nie znać, bo to jest taki branżowy miesięcznik. Właściwie dziś już jedyny w ogóle zajmujący się mediami i to dość dobrze, ale do niego przejdę za chwilę, bo on trochę mi wywołuje pewien generalny temat, który zapowiedziałem na początku. Bo jeszcze polityka, która jednak, no nie mam żadnego dealu z redakcją polityki, chyba powinienem jakiś zawrzeć, no ale jednak tu jest najwięcej tekstów, które na coś nowego otwierają i mówią coś więcej niż przeczytałem już w minionych dniach, choć oczywiście swój dług inżynierowi Mamoniowi spłacają, mam 5 lat życia pod Żyrandolem oczywiście i oczywiście Trzaskowski i oczywiście jeszcze Krzysztof Bosak, konserwa w porcelanie z takim tytułem. Natomiast jest bardzo ciekawy znowu wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Martinem Krygierem o potrzebie politycznego umiarkowania i ograniczania władzy. Czyli to jest takie spojrzenie na nasze problemy, nie tylko nasze, globalne również, z powiedziałbym z lotu ptaka. I ten lot ptaka bardzo się przydaje również w analizie tego, co nam się na co dzień wydarza. Mi się wydaje, że za często pełzniemy po ziemi, obserwując tylko, jak się pełznie, to wiecie Państwo, to się natrafia na odchody. No. Niestety, jak się troszkę wznieść nad ziemię, to wtedy już trochę więcej widać, a nie tylko te kupy, które nam zostawiają politycy i z którymi musimy sobie wtedy radzić. Więc na pewno Krygier. Ale też przygotowany przez Ewę Wilk bardzo takie dobre podsumowanie różnych badań, bo przez cały czas pandemii dość intensywnie szły i bardzo dobrze rozmaite badania socjologiczne, jak my się zmieniamy, czy my się zmieniamy. Chyba znalazło się na to jakieś ekstra pieniądze. Ogromnie mnie to cieszy. Ja nie twierdzę, że wszystko jest w badaniach socjologicznych, ale bez solidnych badań socjologicznych, na dobrych próbach, robionych konsekwentnie, z dobrą metodologią, dopiero można coś budować, żeby zrozumieć, jacy my sami jesteśmy, jacy są inni Polacy, czy też jakie są też inne społeczeństwa czy narody. I Ewa Wilk podsumowuje takie różne, podsumowuje aż 10 takich różnych wątków. I że Polacy z jednej strony posłuchali się władzy w czasie pandemii, ale jej nie ufają. I o teoriach spiskowych i naszej podatności na nie, i o naszych niechęciach różnych, i o tym, że młodzi są mniej optymistyczni niż starzy na przykład. I o sprawie na przykład my, rodzina, czyli takich wątkach liberalnych i konserwatywnych. Bardzo dużo ciekawego przeglądu, oczywiście to są tylko takie podstawowe tezy z tych badań, ale bardzo polecam. Pewnie można dzięki temu sięgnąć po jakieś dokładniejsze wyniki, jeżeli się chce. Zresztą polityka o sporej części tych badań pisała. Bezcenny zupełnie wywiad z doktorem nauk medycznych Aleksandrą Jotką-Modlińską, psychologiem i seksuologiem, o tożsamości płciowej. Otóż myśmy już się nauczyli, że jest jakieś tam LGBT, albo że LGBT+. Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, wypowiedział brednie o 56 płciach, bo gdzieś to w jakimś ścieku wyczytał. To jest oczywiście bzdura, kompletna, niestety bezkrytycznie czasem powtarzana. Ja się z tym czasem spotykam na Facebooku. A tutaj jest próba zrozumienia, jak to jest z tym mężczyzną, kobietą, transgender, non-binary i jeszcze others. To jest skomplikowana rzecz, dlatego że dopiero w nowoczesnym społeczeństwie ludzie zaczynają się przyznawać do różnych problemów, jakie mają ze sobą i do swoich odmienności. Kultura, w której żyjemy, przez całe wieki tłumiła to wszystko. To nie znaczy, że takich problemów nie było, tylko że powiedzenie o tym głośno właściwie skazywało człowieka na nieistnienie, no, a w niektórych czasach być może wręcz na stos albo na więzienie. Tutaj pani doktor w tej rozmowie bardzo jasno to wszystko tłumaczy. Myślę, że czy jesteśmy heteronormatywni, czy heteronienormatywni, to wszyscy powinniśmy to przeczytać, a może ci normatywni szczególnie, przez zwykły szacunek dla naszych współobywateli, którzy są troszkę inni, dzięki temu bardzo często
bardzo wartościowi, może wartościowsi nawet od nas, natomiast zmagają się z niewyobrażalnie trudnymi problemami i własnymi, i otoczenia, opresywnego otoczenia, nie tylko tego państwowego, tego urzędowego, ale też niestety otoczenia bliźnich. To bezcenny materiał polityki, jeszcze raz podkreślam, ale tekstowi wspomnianemu już o tym przeglądzie badań socjologicznych jeszcze towarzyszy równie ciekawy tekst Karola Jałochowskiego. Ja już któryś raz publicznie wychwalam dzieł Nauki w polityce, chyba dziś najlepszy, nic nie ujmując kilku jeszcze świetnym dziennikarzom popularyzującym naukę w innych mediach. A tu jest o czymś niesłychanie ciekawym, o czym w ogóle, co mi w ogóle wcześniej do głowy nie przyszło. Bo tu jest o antyszczepionkowcach, ale to jest zanalizowane zupełnie inaczej. To dość skomplikowane, ale warto się z tym zapoznać. Otóż jak oni funkcjonują w sieci? I o naukowcach, którzy stworzyli taki matematyczny model relacji między stronami Facebooka poruszającymi temat szczepień. O tym, jaki oni mają wpływ na tę większość, która jest niezdecydowana, tak? Która nie wie, szczepić się, nie szczepić. I wszystko to, co idzie za tymi bredniami antyszczepionkowymi. I niestety z tej analizy wynika, że oni mają większy wpływ na niezdecydowanych, na skutek właśnie pewnych parametrów sieci i tych relacji, niż wszyscy proszczepionkowcy, czyli wszyscy, powiedziałbym, normalni, zdrowi na ciele i umyśle ludzie. Pewnie jeszcze parę tekstów z tej polityki warto by było wymienić, ale numer zdecydowanie ciekawy, z kilkoma bezcennymi tekstami, takimi, co to wręcz należy sobie czasem zarchiwizować. Ja tak mam, że jak coś znajduję wyjątkowo ciekawego, to nawet sobie biorę, jak to w wycinankach prasowych, tak? Biorę nożyczki i sobie archiwizuję, bo potem mi się to przydaje w jakichś dyskusjach. Ale nie omawiam dzisiaj Tygodnika Powszechnego, żeby nie było, że specjalnie Tygodnik dzisiaj nie wyszedł. Poprzedni numer był na 2 tygodnie. I wracam do przeglądu i do tego wywiadu z Andrzejem Skwoszem, czyli redaktorem naczelnym Pressa, w którym on w największym skrócie, można powiedzieć, bardzo krytycznie ocenia środowisko dziennikarskie. I nie będę streszczał oczywiście tego wywiadu. Andrzejowi Skwoszowi należy się, żeby to samemu przeczytać. Mówi też tu też o paru innych rzeczach, o jakichś przyszłościowych zmianach w mediach publicznych. Interesujący wywiad, ale problem jest szerszy niż to, co Skwosz mówi. Znaczy, problemem polskich mediów, i to ten problem nie zaczął się wraz z PiS-em, jest to, że te tradycyjne, ale te ciągle stanowiące podstawową jakby siłę przekazu. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę te tradycyjne media drukowane, one nadal dostarczają większość kontentu do tego wszystkiego, co jest kontentu, przepraszam, zawartości, żeby tym slangiem nie mówić, zawartości, treści, do tego, co potem znajdujemy w internecie oraz często w telewizjach. Telewizje nagminnie żerują po prostu, nie wiem jak dziś, ale przez całe lata w różnych dużych telewizjach rano zebrania zaczynały się od tego, że siadano i czytano Gazetę Wyborczą i parę jeszcze innych i co dziś zżynamy z nich i potem jechali z kamerą i robili ten sam temat, który był w jakiejś właśnie prasie drukowanej. Dziś może tak jest rzadziej, na pewno nie jest tak w mediach publicznych, dlatego że tam po prostu jest prezes albo doradca prezesa Jacek Kurski, który jest doradcą prezesa Jacka Kurskiego, więc tam nie potrzeba oczywiście czytać, tam nie wolno nawet czytać Gazety Wyborczej, prenumeraty, jak wiadomo, zlikwidowano w Telewizji Polskiej, więc tam jest inaczej, nie wiem jak jest dzisiaj w TVN-ie czy w Polsacie. Natomiast problemem rzeczywiście jest to, na co Skwosz zwraca uwagę, że o ile na przykład środowiska prawnicze, nauczycielskie w jakimś stopniu, nie wiem, pielęgniarskie, nauczycielskie, na przykład wykazywały się jakąś solidarnością zawodową w obliczu bardzo trudnych problemów, przed którymi stoją, związanych w dużym stopniu z rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, z pewnymi w ogóle procesami. Na służbę zdrowia brakuje przecież nie od 5 lat pieniędzy, prawda? Wiadomo. To nie jest wyłącznie wina PiS-u. Wśród dziennikarzy czegoś takiego nie ma. I to jest rzeczywiście okrutna prawda, która mówi coś więcej niż tylko proste stwierdzenie, a to taki niesolidarny zawód.
Tak nie jest na świecie, to nie jest norma. Już fakt, że właściwie poza od dawna, od wieków, od głębokiej komuny istniejącym Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, SDP, przejętym przez propagandzistów pisowskich jeszcze za poprzednich rządów. A dlaczego przejętym? Dlatego, że po prostu innym dziennikarzom nie chciało się przychodzić na głosowania. A to jest jednak ciągle spora siła, to SDP z majątkiem sporym, z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. Że poza tym istnieje bardzo rachityczne stowarzyszenie jeszcze takich lewicowych dziennikarzy, że istnieje Towarzystwo Dziennikarskie, którego ja mam przyjemność być członkiem, ale to Towarzystwo Dziennikarskie to jest 80 osób. W Polsce dziennikarzy jest około 10 tysięcy. To już samo coś mówi. Mówi wreszcie to, że od wielu lat próbowałem na przykład wśród dziennikarzy podnosić temat, po pierwsze, temat w ogóle kondycji tego zawodu, uprawiania, jego bezustannej pauperyzacji, która przenosi się wprost na jakość oczywiście. Znaczy źle wynagradzany dziennikarz pisze gorsze teksty niż dobrze wynagradzany dziennikarz. Druga sprawa to presji reklamowej, jaka jest wywierana przez reklamodawców na redakcję, bezpośrednio na jakiegoś tam naczelnego, ale pośrednio potem na dziennikarza, co też no, dewastuje po prostu wiarygodność prasy. I wiele osób zraziło się do prasy nie dlatego, że dziennikarze źle pisali o tym czy o innym polityku, tylko dlatego, że widziano ich no, nie do końca obiektywny stosunek do pewnej rzeczywistości, powiedziałbym, biznesowej. Takich rzeczy można by mnożyć niestety. Drastyczne zmniejszanie zatrudnienia, zawsze się kończące pogorszeniem jakości. No po prostu mniej dziennikarzy, jeżeli ma do wypełnienia tyle samo zadań, a ma tyle samo albo nawet i więcej, no to zawsze będzie pisać w większym pośpiechu, mniej kompetentnie, robiąc więcej błędów. Media same sobie ukręciły sznur na szyję i teraz to jest zjawisko znane na całym świecie. Tylko że w Polsce dziennikarze w ogóle nie chcieli tego tematu podejmować. Ani zrzeszając się, bo wtedy już można na przykład próbować podejmować, nie wiem, coś od negocjacji czy rozmów, po nawet strajki. Dlaczego nie? Na świecie zdarzały się strajki dziennikarzy. W Polsce nigdy. Nikomu do głowy by nie przyszło w ogóle, żeby zastrajkować. Tak? Tych tematów jest mnóstwo. Natomiast rzeczywiście dzieje się źle. Mówi się czasem, że media są czwartą władzą. Tak? Te trzy, wiadomo, główne, w naszym przypadku parlament, rząd, znaczy wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, i ta czwarta. Bardzo istotna, nie przypadkiem czwarta, żeby pojazd stał równo i mógł jechać, potrzebne są cztery koła. Na trzech cyrkowcy potrafią. Cyrkowcy potrafią, ale to jeszcze nie żyjemy tylko w cyrku. I teraz to jest jedyna z tych dziedzin, która jest kompletnie niezabezpieczona prawnie, organizacyjnie, finansowo, weźmy pod uwagę. Jest w całości wrzucona na wolny rynek. Wyobraźmy sobie sytuację, w której sądy wrzucamy na wolny rynek, tak? Że na przykład sobie mamy rozprawę, to musimy opłacić sędziego, tak? Owszem, dzisiaj czasem opłacamy adwokata, ale sędziego nie, na litość boską. A tutaj mamy taką sytuację, że przeżyją te media, które się utrzymają na wolnym rynku, a na wolnym rynku, jak to na wolnym rynku, najlepiej idzie tym, którzy schlebiają jak największej liczbie nie tylko czytelników, ale również reklamodawców. Coś jest w tym systemie bardzo wadliwego. To jest temat na długą opowieść, więc ja nie będę jej teraz kontynuował, chociaż myślę, że będę do niej wracał jeszcze przy okazji innych przeglądów. Ale problem nie jest w tym, że media mają problem. Problem jest w tym, że dziennikarze tym problemem nie chcą się zajmować. Ja wielokrotnie słyszałem od moich kolegów i koleżanek, a daj spokój, ludzi to nie interesuje. Czy na pewno Państwa nie interesuje, w jakiej kondycji są te media i ci ludzie, dzięki którym możecie dostać informacje rzetelne i prawdziwe, oceny rzetelne i prawdziwe, albo informacje skłamane i oceny zakłamane? Zastanówcie się Państwo. Dziękuję.